Cześć, siemano. Witam Was w szybkim newsiku tak naprawdę, no bo pewnie każdy kojarzy temat tego, że najnowsze Ryzeny z serii 9000 gdzieś tam przepalają się. Przede wszystkim problem z tego, co po sieci płynie, dotyczy przede wszystkim płyt głównych ASRocka, ale też zdarzało się to u innych dostawców. Ja też zresztą w jednym z filmów informowałem Was, że mój Ryzen 9950X 3D dziwnie się zachowuje na domyślnym BIOSie, w domyślnych ustawieniach i że zaraz praktycznie po pierwszym montażu zaktualizowałem BIOS i poustawiałem go procesor po swojemu. Natomiast teraz ASRock po przeprowadzeniu dochodzenia i w serii weryfikacji, co powoduje te wszystkie problemy i te wszystkie awarie, ogłosił, że problem dotyczy błędnych ustawień domyślnych PBO, czyli Performance Balance Overboost, mimo że oni stosowali się do zaleceń, które dostali od AMD i ustawień domyślnych przesłanych w dokumentacji AMD, więc teoretycznie nie powinno z tym być problemu. Natomiast gdzieś tam się okazało, że te ustawienia są zbyt optymistyczne i prawdopodobnie gdzieś za wysoko podbijały napięcia, co doprowadzało do wypalania procesorów, niektórych szybciej, niektórych wolniej, w zależności od tego, jak bardzo były pewnie eksploatowane. No i z tego i podejrzewam, że po prostu ci, którzy mieli ręcznie podostawiane procesory, no to tych problemów nie mieli. No ci, którzy kupili i używali na stokowych ustawieniach, no to się z takimi problemami borykali. W związku z tym ASRock 15 maja wypuścił aktualizację BIOS-u 3.25. Z tego, co sprawdzałem, to ta sama wersja jest i dla no serii Nova, i dla Tai Chi. I osobiście zainstalowałem ostatnio sobie tą wersję 3.25, dostroiłem procesor, oczywiście od razu zrobiłem sobie undervolting, dostroiłem PBO oraz wyłączyłem kartę graficzną. Jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić lub po prostu już nie pamięta, a chce na wszelki wypadek przeprowadzić aktualizację BIOS-u, no to w filmie tutaj gdzieś na górze postaram się Wam wyświetlić linka. Będziecie mieć mój film, w którym opowiadam, jak te wszystkie operacje przeprowadzić. I bez problemu na podstawie tego filmu powinniście sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeśli macie płyty ASRocka, no bo wiadomo, na innych płytach głównych pewnie może to będzie wyglądać to podobnie, aczkolwiek może być delikatnie inaczej. Na ASRocku w zasadzie w każdym będzie wyglądać to tak samo. Co do aktualizacji BIOS-u, jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, no to te płyty główne mają funkcję, która się nazywa Instant Flash. Tutaj zresztą macie do tego instrukcję, jak taki update przeprowadzić. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Pobieracie sobie najnowszego BIOSa, wypakowujecie go na pendrive'a, restartujecie komputer, odpalacie, wchodzicie do BIOSu i w zakładce Tools macie funkcję Instant Flash. Jak sobie ją otworzycie, to zobaczycie wersję BIOSu, które macie na tym pendrive'ie. Wybieracie, dajecie update i czekacie, aż update się zakończy. Wiadomo, pamiętajcie, żeby nie restartować komputera i zadbać, żeby nie zabrakło wam prądu, bo może wam wysypać BIOSa w tym czasie przez to. No jeśli chodzi o BIOSa, to tak naprawdę tyle. Ja osobiście mam nadzieję, że to faktycznie rozwiąże problemy, które gdzieś tam terapią użytkowników najnowszych Ryzenów i że te po prostu procesory nie będą się już przepalać po prostu i nie będzie już takich fal awarii niepotrzebnych z tym związanych. Miejmy nadzieję, że to problem po prostu rozwiąże. Aczkolwiek jak to będzie w praktyce, to pewnie przekonamy się dopiero za kilka tygodni lub kilka miesięcy, jak faktycznie okaże się, że już kolejne awarie się nie ponawiają. Oprócz tego w międzyczasie też AMD wypuściło nową wersję oprogramowania Adrenaline, które ostatnia wersja wyszła 7 maja i co najgorsze, ja zgrałem aktualizację Adrenaline'a z aktualizacją BIOS-u i wszystkich problemów, które się po prostu wydarzały na moim komputerze, upatrywałem właśnie w aktualizacji BIOS-u. Okazało się, że to nie BIOS jest problemem, natomiast najnowszy Adrenaline, i dlatego, jak widzicie, ja obecnie mam wersję cofniętą do poprzedniej, czyli 25.4.1.
25.5.1 nie zamierzam instalować, bo to właśnie ta, która była problematyczna. Zaczęło się od tego, że wszelkie ustawienia tutaj wydajności, jeśli cokolwiek mieliście tutaj dostrojone, to cały czas crashowało, te ustawienia przywracały się do ustawień fabrycznych. Nawet jeśli mieliście tylko wyłączone tutaj, żeby nie zatrzymywały wam się wentylatory, jeśli temperatura karty graficznej jest niska, ja osobiście wolę, jak się kręcą cały czas. I nawet jeśli tylko to zmieniliście, to i tak potrafiło skraszować i przywrócić wam ustawienia do fabrycznych, co było wkurzające niemiłosiernie. I co oprócz tego u mnie się działo? Co było najdziwniejsze i tak bardzo, nie za bardzo wiedziałem, jak się do tego zabrać, to nie byłem w stanie odpalić X-Splita, czyli programu, którym nagrywam dla was wszystkie filmy. Bo po prostu odpalało się to takie okienko, które mamy, pojawia się na starcie programu i na tym okienku po prostu zatrzymywało się, nic się już potem nie działo. Druga rzecz, która się działa, to jak zainstalowałem OBS-a, żeby nagrać dla was film OBS-em, okazało się, że encoder się wysypuje i cokolwiek bym nie nagrał, to się po prostu niewłaściwie enkoduje i nie byłem w stanie nic z tym nagraniem potem zrobić. I trzy, ja używam do montażu filmów DaVinci Resolve i cokolwiek nie przeciągnąłbym na timeline w DaVinci, automatycznie komputer się zawieszał, crashowało, na początku zaczynało bardzo zacinać, po chwili crashowało wszystko i nie byłem w stanie zrobić już nic, jedynie twardy reset pomagał. No i to były takie cztery rzeczy, które były jakby, które odnotowałem, że faktycznie zaczęły się wydarzać w tym momencie. Tak mówię, na początku myślałem, że to kwestia aktualizacji BIOS-u, nawet cofałem wersję BIOS-u w międzyczasie. Okazało się, że nic to nie dało, więc wróciłem znowu do tej najnowszej 3.25, wszystko sobie dostroiłem, puściłem sobie stres testy i tu z procesorem wszystko było ok, cacy. Natomiast jak się później okazało, jak zacząłem drążyć temat, to problem się pojawiał ze względu na najnowsze sterowniki do karty graficznej i najnowsze oprogramowanie Adrenaline. I tak jak mówię, ja cofnąłem tą wersję, wywaliłem tą najnowszą 25.5.1, cofnąłem to do 25.4.1. I problemy same się wszystkie rozwiązały. Nic z tych problemów, które występował, już nie występuje. Jeśli nie wiecie, jak sobie skutecznie cofnąć tą wersję, to polecam pobrać sobie z 3D Guru Display Driver Uninstaller, czyli DDU. Za pomocą tego narzędzia odinstalowujecie sobie sterowniki od karty graficznej. To wam wyczyści wszystko, rejestr i tak dalej, tak żeby nie pozostawało niepotrzebne śmieci po sterownikach, bo to potem się różne rzeczy potrafi się to gryźć i tak dalej. Więc to jest jakby najskuteczniejsza metoda, żeby sobie te sterowniki odinstalować. No i ze strony AMD pobieracie sobie wersję Adrenalina, którą chcecie zainstalować. Ja pobrałem 25.4.1, bez problemu można tam pobrać, bo jak nawet wejdziecie sobie na AMD i znajdziecie najnowsze sterowniki, czyli te 25.5.1, to obok powinniście mieć zakładkę ze starszymi. No i tam dwie ostatnie, to jest właśnie 25.4.1 i chyba 25.3.2. I jedne z tych dwóch sugeruję zainstalować. Ja zainstalowałem 25.4.1, na razie wszystko wydaje mi się, że działa ok, bez żadnych problemów, przynajmniej niczego jeszcze nie odnotowałem. Natomiast jeśli bym odkrył, że coś jest nie tak, no to pewnie cofnę się o jeszcze jedną wersję, aczkolwiek mam nadzieję, że już kolejnych problemów z tym związanych nie oświadczę. Co ciekawe, po aktualizacji najnowszych sterowników gry działały nadal bez problemów. Nie miałem problemu z odpalaniem żadnych gier, tylko te programy użytkowe przestały mi działać. Co więcej, zauważyłem też, wydaje mi się, że to z tym mogło być związane. Zaczęła mi się Opera przycinać jako przeglądarka i w ogóle miałem wrażenie, jakby komputer działał wolniej, miał takie jakieś dziwne momenty przycięcia czasami przy niektórych akcjach. Teraz jeszcze jestem w trakcie obserwowania po zmianach, po cofnięciu tej wersji sterownika, czy nadal to będzie występować. Natomiast wydaje mi się, że wszystko znów działa płynnie, więc sądzę, że to właśnie sterownik był przyczyną wszystkich problemów, które mnie ostatnio na moim PC-cie dotykały. Także jeśli też macie taki problem, no to sugeruję lub widzicie, że coś dziwnego wam się dzieje z komputerem, a używacie AMD Adrenalina,
i to sprawdźcie sobie, jaką macie wersję sterowników. Jeśli macie tą najnowszą 25.5.1, no to być może warto cofnąć sobie jedną wersję i te problemy, jest szansa, że po prostu znikną. A na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o te dwa takie szybkie, znaczy już no nie takie szybkie, bo troszkę się rozgadałem, ale chciałem wam po prostu wyłuszczyć temat jak najlepiej. Oczywiście, jeśli film się podobał, no to zostawcie łapy w górę. Pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał, żeby on się po prostu rozwijał. No, na razie jest malutki, jestem, nie wiem, 25 chyba subskrybentów, więc każdy kolejny to jest na wagę złota. Mam nadzieję, że z czasem będzie nas więcej. No i ja też obiecuję, że będę się starał, żeby podnosić jak najbardziej jakość tych materiałów, żeby po prostu też było to jak najprzyjemniejsze w odbiorze. No na razie w końcu dostroiłem, mam nadzieję, właściwie mikrofon. Dokupiłem nową kamerkę, żeby też ta jakość obrazu była lepsza, więc też staram się cały czas rozwijać. A teraz to już serio wszystko. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia. Hej!